Mój proces dotyczy przede wszystkim możliwości wypowiadania się, swobodnego wypowiadania się przede wszystkim, a nie tego, co się dzieje w parlamencie, zresztą nie od teraz. Bo takie próby nie tylko w tym parlamencie, ale w poprzednim też były. Tylko, że kiedyś kropla się przelewa. Miało być lepiej, a jest zdecydowanie gorzej. To znaczy, ta wolność słowa w parlamencie została ograniczona, właściwie już jej nie ma. Jeżeli się robi coś takiego, że nawet zanim się poseł odezwie, wyłącza mu się głos, no to jest skandal już. To znaczy, że już wolności nie mamy. Jeżeli likwiduje się Trybunał Konstytucyjny, to znaczy, że już nie mamy tego bezpiecznika, który chroni nas przed złą władzą. Nie chodzi o to, że władza jest zła, tylko że my nie mamy zabezpieczenia już przed złą władzą. Bo ta władza prędzej czy później minie. Przyjdzie inna, a zabezpieczenia nie będzie. Poza tym tworzą się precedensy pewne, które no, nie powinny się wydarzać. Bo jeśli się wydarza precedens, to wiadomo, że przyjdzie drugi i jeszcze przegnie w drugą stronę jeszcze bardziej. Tego się obawiam, a ponieważ żyję już jakiś czas na tym świecie i widziałem, jak to się dzieje, jak się człowiekowi zabiera wolność po kawałeczku, nie tak, że nagle się mówi, będziesz zniewolony, tylko człowiek nawet nie zauważa, kiedy nie może już czegoś zrobić. Niech pan powie, bo takie wydarzenia, takie protesty, to nie jest codzienność tej frekwencji, tej mobilizacji, jest to wolność mieszkańców? Ja się nie spodziewałem takiej frekwencji, bo na Facebooku widziałem 30 osób. Zresztą nie dlatego przyszedłem, że ktoś tu przyszedł, tylko przyszedł dlatego, że chciałem tu przyjść. Gdybym był tu sam, to też bym sam stanął z tą tablicą i też bym stał. Także uważam, że jeżeli człowiek chce dokonać jakiejkolwiek zmiany, to po pierwsze musi mieć odwagę wypowiedzieć się jasno i wprost. A że nie mogę się wypowiedzieć poprzez posłów w parlamencie, to się wypowiadam na ulicy. Czy ta frekwencja, która no powiedzmy sobie tak dopisała, oznacza to, że w przyszłości będziemy się podobnych wydarzeń? Nie wiem. Nie wiem, to spontaniczne zebrania mają to do siebie, że są spontaniczne. Dzieją się ad hoc, nagle, niespodziewanie, ktoś nastąpił na gwóźdź i go boli, tak? Od rzeczy przewidywalnych są partie polityczne. I bardzo mnie dziwi, że partie polityczne w naszym mieście nie robią właściwie nic, bo tej opozycji, ani nie widać opozycji, PiS-u szczerze powiedziawszy też nie widać. Trochę tu jest inny świat mamy w tej Słupcy. Może to i lepiej, bo nam się spokojniej żyje. No ale nie wszystkim jest dobrze, tak? Nie wszystkim jest dobrze. Nie to, że w Słupcy, tylko w państwie, w którym się źle dzieje, tak?